27 maja na ścianie Lwowskiej Szkoły Artystycznej przy ulicy Chotyńskiej 6 uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową Kazimierza Górskiego, trenera tysiąclecia, wielkiego lwowiaka. Odsłonięcia dokonali wicemistrz sportu i turystyki RP Jarosław Stawiarski, sekretarz stanu Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy Ołeh Niemczynow, przewodniczący Komisji Narodowych Drużyn Federacji Piłki Nożnej Ukrainy Meron Markiewicz, przedstawiciele rodziny Kazimierza Górskiego, syn Dariusz, córka Urszula i wnuk Konstantinas oraz członkowie Stowarzyszenia Orły Górskiego, Jan Domarski, Jerzy Kraska i Zygmunt Kalinowski. Tablica z dwujęzycznym napisem zawiera krótką notkę biograficzną o Kazimierzu Górskim oraz cytat: nic nie może przekreślić miłości do twego rodzinnego miasta, w którym przyszedłeś na świat. Kim był Kazimierz Górski, każdy wie. Był to symbol czegoś, co zdarzyło się w piłce nożnej polskiej, graniczyło z cudem, kiedy w czasach komuny, komunizmu zdobyliśmy trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i był to twórca wielu pokoleń piłkarzy, bo duch Kazimierza Górskiego jest nadal obecny w piłkarstwie polskim. Nie byłoby teraz sukcesów reprezentacji Polski, gdyby nie Kazimierz Górski, to co zrobił przez 6 lat, kiedy trenował polską reprezentację 40 lat temu, przypomnę. Dla nas jest to symbol i powód do dumy, bo był to przede wszystkim wspaniały trener i wspaniały człowiek. Ja myślę, że to już trzeba było zrobić wcześniej, bo to jest wielki trener, wielki piłkarz i dla Lwowa to jest dla nas wielka ludzina. I ja jak trener, ja zawsze był zachwycony tym, jak on pracował, jaka u niego była drużyna, reprezentacja Polski. No ja myślę, że to był jeden z najlepszych trenerów nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Duży, klasny zachód, jaki objednuje Ukraińców. To jest bardzo ważne wydarzenie, które łączy Polaków i Ukraińców. To jest pamięć o wybitnych lwowiakach, którzy zawsze nosili Lwów w swoim sercu. Kazimierz Górski, który zyskał sławę dla polskiej piłki nożnej, na zawsze pozostanie lwowiakiem, niezależnie od tego, gdzie mieszkał do końca swoich dni. Kazimierz Górski był człowiekiem, który poprowadził polską drużynę piłkarską po raz pierwszy w jej historii do wielkich sukcesów. I człowiekiem, który do końca życia zachował w swoim sercu Lwów. I bardzo dobrze się dzieje, że dziś, kiedy już Kazimierza Górskiego z nami nie ma, że pamięta o nim Lwów. Pamiętają o nim nie tylko polscy lwowianie, ale pamięta o nim Lwowska Rada Miejska, która wyraziła zgodę na umieszczenie tablicy na budynku szkoły, do której uczęszczał Górski. Pamięta społeczność dzisiejsza tej szkoły. Pamiętają ludzie, dla których ważna jest bliskość wzajemna Polaków i Ukraińców i dla których ważna jest piłka nożna. Po odśpiewaniu hymnów narodowych Polski i Ukrainy wiązanki kwiatów pod tablicą złożyli wójt gminy Wierzbica Andrzej Szonstowski z zespołem szkół w Wierzbicy imienia Kazimierza Górskiego oraz szkółka dziecięca Pogoni Lwów wraz z prezesem Markiem Horbaniem. Przykro wyznać, że Kazimierz Górski nie grał w Pogoni, choć tak często jest do tej Pogoni przypisywany. Wiadomo, że chodził na mecze w Pogoni, ale był na trybunach. I druga wersja, że grał w Pogoni. Nie grał w Pogoni, ale grał w reprezentacji miasta Lwowa, tam gdzie też grali reprezentanci Pogoni Lwów. Dariusz Górski wzruszył się wchodząc do klasy, gdzie prawdopodobnie siedział w tych ławkach jego ojciec Kazimierz Górski. Chciałbym podziękować serdecznie, naprawdę, z całego serca stronie ukraińskiej, która naprawdę zrobiła bardzo dużo i stronie polskiej, która też przyłożyła do tego ręce. Dziękuję serdecznie wszystkim ludziom dobrej woli. Dziękuję bardzo. Jestem wzruszony, jestem szczęśliwy, jestem zadowolony. Chłopaki nie płaczą, ale łza się kręci. Wszyscy jednomyślnie akcentowali na tym, że upamiętnienie Kazimierza Górskiego w jego rodzinnym mieście Lwowie powinno łączyć Polaków i Ukraińców. To jest bardzo ważne w relacjach polsko-ukraińskich, żebyśmy zasypywali te rowy, podziały, bo sport łączy. Wydaje mi się, że sport powinien zbliżać, historia wspólna powinna zbliżać te narody, bo my jesteśmy, czy nam się to podoba, czy nie, skazani na Ukrainę, Ukraina na nas, bo powinniśmy, my jako Słowianie w tej części Europy, współpracować dla dobra naszych obydwu krajów. W ramach Święta Sportu imienia Kazimierza Górskiego we Lwowie po południu miała miejsce przeniesiona z 26 maja konferencja Piłka Nożna w okresie międzywojennym we Lwowie, w której wzięli udział znawca w historii polskiej piłki nożnej Leszek Śledziona, autorzy książki Historii piłki nożnej w Galicji Bogdan Lupa i Iwan Jaremko oraz pasjonat futbolu Aleksander Pałuk. A także odbyło się spotkanie z polską społecznością i wieczór wspomnień o Kazimierzu Górskim.